Hej ludziska, z tej strony Bożmohomor na Noni, a ja witam was w oto nowej serii pod tytułem Spelanki. Moi drodzy, jest jakiś taki czas, gdzie mniej więcej testuję stare gry, a mianowicie testuję gry, które w jakiś sposób już znałem kiedyś, w jakiś sposób już kiedyś może je oglądałem, ale też w jakiś sposób te, których nigdy nie miałem okazji dotknąć, mimo że na przykład są u mnie na koncie już od dłuższego czasu. I taka sytuacja również ma się ze Spelunki. Nigdy w życiu nie miałem okazji grać w tę grę, mimo że gra jest z 8 sierpnia 2013 roku i jest ona wydana i wyprodukowana przez Mojmouth, przy okazji powiem, bo jak zawsze na początku serii mówię wam przez kogo wyprodukowana, data i tak dalej, to nigdy nie miałem okazji grać w tego roguelike'a. Jest to przy okazji też gra platformowa, gdzie wcielać będziemy się w poszukiwacza, można powiedzieć, przygód, złota, takiego małego Indiana Jonesa i po prostu będziemy przemierzać różne jaskinie i będziemy poszukiwać skarbów i ratować różne istoty. Z tego co pamiętam, będziemy ratowali albo psa, albo kobitkę, albo chyba, mieliśmy chyba to nawet opcję, jak pamiętam. Ustawienia, tak, możemy sobie ustawić, kogo chcemy ratować. Ja wybiorę na razie niewiastę kobietę i miałem okazję sobie zainstalować spolszczenie, jak widzicie. Zainstalowałem spolszczenie dla tych z was, którzy nie znają angielskiego, żeby po prostu było wam łatwiej ze mną oglądać i grać w tę grę. Tak więc, moi drodzy, zapoznam się po raz pierwszy ze Spelunki. Przygoda, udaj się na poszukiwanie legendarnego skarbu Olmeka. Wyrusz sam z przyjaciółmi. Można grać w tę grę na koopie? O proszę. Jednakże no będę grał sam. Niestety muszę grać sam. O, i możemy wybrać sobie, jak chcemy wyglądać. Jednakże weźmiemy naszego typowego spelunkera. Spelunker guy chyba to jest tak zwany. I zobaczymy, o co tutaj chodzi. Mamy swego rodzaju tutorial, jak już widać. Tak się mogę chować. Pod spacją mam skok. Bat. Jak mogę złapać tę rzecz? Chyba nie mogę. Zobaczmy, co tu mamy. Podnosisz dziennik, aby go otworzyć, naciśnij tab. Witaj, na imię mi Yang, a to jest mój dziennik. Zakurzone mapy i pogłoski o nieprawdopodobnych bogactwach zaprowadziły mnie tutaj, głęboko pod powierzchnią pustyni. W tym miejscu jest coś dziwnego. Mam wrażenie, że jego topografia ciągle się zmienia. Nigdy nie widziałem dwukrotnie tego samego pomieszczenia. Może się tak dziać za sprawą legendarnej klątwy Olmeka, o której mówi się, że więzi ludzi w jaskiniach przez wieki. Wyparłem tę myśl z mojego umysłu i skupiłem się na skarbie. Jeżeli opanuję podstawy poruszania się i walki, opuszczę to miejsce jako bogaty człowiek. O, i to nim mamy wprowadzenie. Bardzo fajne, nietypowe mody według mnie. Tak, to już wiemy, że możemy. O, w ten sposób, dobra. Możemy tak się łapać. Ale proszę. Ała. Możemy skakać na wrogów, żeby ich zabijać, ale na razie jest bardzo ładnie. Zrobimy tutaj zwis. O, i biczem możemy. O, możemy biegać. O Jezu, to tak ułatwi mi sprawę. To o wiele większego znacznie tempa nabierze ta gra teraz dzięki temu. Możemy się poruszyć po drabinkach jeszcze. Nie jest mapa chyba jakoś nie wiadomo jak wielka, z tego co widzę. Spróbujmy zdobyć tam to złotko, bo nie wiem, czy będzie to nam ważne, jeśli będziemy zbierać to złoto, czy nie. O, proszę bardzo, mamy je. Tu mamy kolejną drabinkę. Kolejne złocisze. Bardzo łatwo w sumie zabija się te potworki, więc na razie jest ok. No właśnie. Tak coś myślałem, że nas to ubije.
Aha, i muszę spróbować teraz jeszcze raz. Okej. Czyli ergo przerąbałem sobie tym, że postanowiłem jednak tutaj zginąć. O! I czy mi się wydaje, czy już się różni? Nie, chyba jest taki sam. Nie jest taki sam, tylko po prostu trochę inaczej spojrzałem na ten region. Zbieramy na szybciutko. W sumie bardzo mi się podoba graficznie styl tej gry. Jest taki czysty, to jest taka fajna, czysta kreska tak naprawdę. Proszę bardzo. O! Co o mnie bijesz? Więc kolce są niebezpieczne, ale myślę, że chyba wiem, jak można by było dostać się do tamtego czegoś, czy... Tak, nie mogę się na nie nabić, ale mogę przez nie przechodzić, jeśli jestem na tym samym poziomie co one. Okej. I za pomocą R możemy wyjść z jaskini. Podróż okazała się być trudniejsza niż przypuszczałem. Wpadłem do jam najeżonych kolcami, wchodziłem w pułapki i atakowały mnie potwory. Niezależnie jednak od tego, co się wydarzy, zawsze ląduję przy wejściu do kopalni. Wydaje się, że nawet sama śmierć pobłądziła w tych jaskiniach. Nie zważając na nadzwyczajność zjawisk wokół mnie, starałem się skupić na moim zadaniu. Z zapałem brnąłem naprzód w pogoni za sławą i fortuną. Mamy drugi jeszcze poziom, okej. Okay. A, zapomniałem shifta trzymać. Czy zresetuje nam złoto, czy będziemy mieli tyle samo? Mamy tyle samo, okej. Okay. Tak, tego się już miałem okazję nauczyć z Q. Możemy niszczyć skrzynki jeszcze. I dostaliśmy jakieś bombki. Zaraz zobaczymy pewnie, jak można z nich korzystać. Mamy jakieś nietoperki. Które trochę mnie tutaj niestety smagają. O, bombę mamy. I sobie otworzyliśmy przejście tym samym. Albo mamy też E. Ale nie mamy liny żadnej. Aha, okej. Okay. Tutaj pewnie, no właśnie, tutaj dostaliśmy liny. A, i lina działa w ten sposób, że wystrzeliwuje się w górę. Ciekaw jestem tylko, jaki jest jej zasięg, jak daleko możemy z tej liny skorzystać. Oho. Już widzę, że tutaj ten zrobiłem sobie tak, że nie będę mógł przechodzić. Mamy bombki. Mamy jakąś donicę i tyle. Tak, to już się mieliśmy okazję nauczyć właśnie z tą spacją. Myślę, że tutaj mogę zrobić bombę. Bo tu mi się wydaje, że coś może być w tej skrzyni ważnego dla nas. O, możemy przesuwać te takie bloki. To nie wiem, czy ja przypadkiem nie ominąłem tego. Nie mogłem łatwiej tego zrobić. Tu widzę jeszcze złotko dla nas czekające. O, proszę bardzo. I możemy jeszcze tak zrobić. O! Bardzo fajnie, że ten. O Jezus Mario. O nie. O ja pierdzielę. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Musimy cały etap powtórzyć teraz. Przez to. Przez mój brak umiejętności. O Jezu. A zobaczcie, z tego wypadła teraz bombka. Ale tutaj za to mamy jakieś skrawki. Złota. Dzięki temu. Nie chcę wyskakiwać tutaj. O! Tak chciałem zrobić. Dobra. Tutaj bombkę dajemy. Proszę mi tutaj dać liny. Dobra, nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle. Sądziłem, że będzie... Całkiem szybko da się robić te plansze tak naprawdę. Jak się mniej więcej je już zna... No bo właśnie, to jest Rogue-like. Tutaj nie będziemy mieli czegoś takiego, że będziemy znali planszę.
Myślę, że mogę tutaj sobie zużyć. A, możemy zrzucać też bombę. O, proszę. I możemy wydobywać jeszcze w taki sposób sobie te złotka. Czyli możemy albo bezpiecznie sobie postawić w jednym miejscu po prostu to, albo możemy się tego pozbyć w inny sposób. O, proszę bardzo. Ile gemów. Bardzo mnie ten fakt cieszy. Jaki ta bomba ma zasięg? O Jezus Maria, o nie, o nie. O matko święta. No nie idzie mi tutorial nawet. Myślę, że ta seria będzie ciekawa właśnie ze względu na to, że... mi nie idzie. O Jezus. Proszę bardzo. I z iloma życiami w ogóle zaczynamy planszę? Z czterema chyba zaczynaliśmy, co nie? Jip. Schodzimy, 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 wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Hop. Drabineczka, drabineczko. A jak się fajnie akurat udało ten załatwić dwójkę. Jeden się idealnie nam nawinął. I z tego co widzę, dostajemy różne rzeczy z tych skrzynek. Jeśli tutaj postawię bombę, to czy ona zniszczy złotko na przykład? Nie zniszczyło. I bardzo fajnie nam odblokowało tutaj przejście. Od razu. Aj. Bardzo łatwo się zaczepia nasz bohater o te ściany. O! Gem mamy. Nie tak chciałem, ale dobra, może rzucimy sobie linę w takim wypadku. Będzie chyba nam łatwiej wtedy wyjść stąd. Dobra. Aha. O, sobie dziurę aż tam zrobiłem. Bomba z tego co widzę ma dosyć mały zasięg. Jezus Maria. Ale to jest okropne. Już trzeci raz powtarzam te plansze. Nie, co ja gadam, czwarty chyba. Oj, nie, nie jest ze mną dobrze. Oj, chyba nie jest ze mną dobrze. Nie, te perku ginie. A zobaczcie, tamten zniknął. O Jezu, nie bombę chciałem. Chciałem to. Dobra, bomba. Tutaj zobaczcie, w ogóle są kolce same tam gdzieś u góry. Ale nie, my stamtąd przebiegamy zazwyczaj, więc... Proszę bardzo, tutaj w dół. Czy my zawsze w ogóle zaczynamy planszę z mniej więcej z góry? Mnie to ciekawi. Co jest? Co mnie zabiło? Nie mam zielonego pojęcia, ale... Oj, spelanki będzie chyba ciężką grą dla mnie. Ale jest przyjemnie. Na razie jest przyjemnie. Na razie nie czuję jakiegoś ogromnego zmęczenia tym, że już to powtarzam któryś raz. O, Jezus, tak chciałem, a nie tak. Myślę, że będę bardzo w spory sposób marnował te bombki. Tak jak tutaj teraz zmarnowałem je. Okej. Widzę, że tutaj mamy skrzynki w ogóle na lewo. O, idealnie nam lina sięga. Z tego co widać, może ona haczyć tak naprawdę gdzie chce. Nie ma jakiegoś konkretnego miejsca, żebyśmy musieli o ścianę na przykład uderzyć. Dobra. Okej, złotko i bomby, okej. Nie mam zielonego pojęcia, co mnie wtedy zabiło. O Jezu, nie lina. No nie idzie mi, no nie idzie mi, no.
Teraz chcę linę. Bo nam się tutaj już przyda. Dobra, czy tym razem dam radę? Dobra, to jest gem. Nie uderzyło mnie tu. Dobra. I tutaj widziałem, że mieliśmy te skrzynki jakieś. Więc z chęcią tu wejdę. I zobaczę, co tu na nas czeka. Ile bombek dostaliśmy. Oj! A, tu są obrażenia od upadku. Muszę o tym pamiętać. Ej, zmarnowałem ostatnią linę. Dobra, przeszliśmy dalej. Pewnego dnia przy wyjściu z kopalni ujrzałem przez chwilę miejsce porośnięte bujną roślinnością. Jakim cudem takie miejsce może istnieć tak głęboko pod powierzchnią? I co znajduje się poza nim? Kupcy w jaskiniach snują opowieści o miejscach jeszcze bardziej bajecznych, położonych niżej, o starożytnych ruinach i miastach ze złota. Na samą tę myśl robią się niespokojne i serce zaczyna bić szybciej. O nie, jeszcze trzeci poziom. Finał wprowadzenia, okej. Okay. Chociaż tyle. A w dół i Q możemy sobie coś zbierać. Q. Okej. Okay. Dobra, chcę rzucić bombkę tutaj, bo chcę się dostać do tego. O. Dobra, to było bliskie. Ale się nam udało. O, my możemy w siebie jeszcze tak walnąć. To niedobrze, to dla nas na pewno niedobrze. A, i nie mam lin, no właśnie. Mamy tutaj jakiegoś kupca. Witaj w wielobranżowym sklepie u Kevina. Witaj. No możemy kupić startelin, tajemnicze pudełko. Kupimy startelin na pewno. I jestem ciekaw tego pudełka. A. O, Jesus. Nie chciałem czegoś takiego robić, ale okej. O, zobaczcie jak ten. O, akurat jeszcze ten dzbanek walnął w tego potworka naszego tam. Nie miało być W. Będę musiał naprawdę mocno się przyzwyczaić do sterowania, bo nie idzie mi trochę ono. Dobra. Chcę się tam dostać. I zobaczcie, co nas tutaj czeka. Jezus Maria, jak ja rzucam tymi bombami wszystkimi. Dobra, ale jest już ok. O, mamy jakiś tam złoty ten. Dobra, ale tym razem... O, a skąd ja miałem startelin nagle? Dobra. Nie będę kupował nic i będę uważał tym razem na niego. Bo gościu raczej... O Jesus, o Jesus, o Jesus. Czemu przy sklepie nawet ten gościu reaguje? Czemu on tak reaguje? Dobra. Dodano wpis do dziennika. Jaki wpis? Tym razem. Dobra, przejdźmy tutaj. Mamy liny. Kolejne złotka nasze. Poniekąd nasze w sumie. Chcę kupić dużo lin, żebyśmy mieli ten zapas. I nie będę tam bombił nic już. Już się uspokoję, już nie będę nic tam robił. Bo ten gość jest szalony i chyba mnie nie lubi. Postawię tutaj bombkę, będzie szybciej. I przede wszystkim sobie otworzymy właśnie ten. O! O Jesus. Czy to ją... Dobrze. O! Dodano wpis do dziennika. Właśnie, jak wygląda ten
dziennik. Zabitych zero. Niewiasta. Prowadź bezradne niewiasty do wyjścia, a zostaniesz obdarowany całusem. O kurczę. I mamy potwory. Pająki. Nietoperze. Pająka? Ja miałem okazję spotkać gdzieś? Może on mnie zabił jakoś. Dobra, chcę jednak linę, bo chcę jeszcze iść tutaj dalej na lewo i zobaczyć, co jeszcze tutaj na nas czeka. Tu postawimy bombkę, od razu dostaniemy się do tego. Do skarbu. Który nam niestety musiał spaść. O, udało nam się tutaj wejść bez zużywania liny. Trochę gierka wymaga precyzji od nas. Całe szczęście nie mamy tutaj żadnego tego. Całe szczęście na czas nie ma tej gier. Matko jedyna, ile bomb ja zużywam, ile tego wszystkiego. Co to jest? Jakaś pułapka. Dobra, i tutaj mogę to podnieść w ten sposób. Dodano wpis do dziennika. Nie mam zielonego pojęcia, jak ta pułapka zadziałała na nas, ale widzę, że nie jest już dobra. Dobra. Nie bomba! Boże święty, już się wystraszyłem. Dobra, i teraz pytanie, czy ja... O matko jedyna. Nie potrafię już grać w tę grę. Ja już widzę, moi drodzy, że będzie ze mną różnie w tej grze. Ja proszę was, żebyście na to nie zwracali aż tak uwagi. Jezu, ja będę musiał tak przecinać te odcinki z tej gry, myślę. Ajajajajajaj. Dobra, udało się akurat mi uciec w ostatniej chwili. Dobra, mamy kolejne liny. Nasze złotko. I co tym razem do nas ma handlarz? Ponownie liny, wszystko i tak dalej. Z chęcią wezmę wszystko, co tylko mogę. Żebyśmy mogli być zabezpieczeni. W ten sposób przeszliśmy do damy. I w ten sposób sobie przejdziemy od razu do skarbu. Szkoda, że to wszystko nam tylko ląduje na dole. Okej. Spadaj, damo. Aha. Jesus. Nie mogę z tego. Nie, jeśli chodzi o serię spalanki, to już czuję, że będzie ze mną źle. O. Zobaczcie, z tego wyskoczył drugi wąż. To pewnie... Wiecie co, ma to sens, jeśli to faktycznie był wtedy pająk. Jeśli faktycznie wtedy z tamtej skrzynki wyskoczył pająk. Znaczy z tamtego dzbanka wyskoczył pająk. I mnie uciukał po prostu w jakiś sposób. Ja w sumie nie muszę chodzić tutaj za tym wszystkim. Ale chcę. Ciekaw jestem w ogóle, po co oprócz sklepu tamtego zbieramy jeszcze złoto, bo tak naprawdę tego złota tutaj zbieramy bardzo dużo. To mnie chyba nie trafi, prawda? Nie trafiło mnie. Dobrze. Nie mam zielonego pojęcia, co zrobić z tym czymś. Moment. Chcę coś zobaczyć. Okej. Aha, nic się mi nie stało. Dobra. Weźmiemy tak. Tutaj to zostawimy. O, akurat... No nie zabiję go to, ale... W miarę blisko było. Witaj, handlarzu. Poproszę wszystko od ciebie. A co mi szkodzi? O, i możemy przejść od razu do domulki tutaj.
Dobra, już się muszę powoli nauczyć tego sterowania. O Jezus. Jezu, naprawdę, szkoda, że to sterowanie... W sensie, trochę ono jest po prostu skomplikowane, według mnie... Zamiast pomagać, bardziej trochę komplikuje mi sprawę. Dobra, w ten sposób. W sumie ja nie muszę tego wszystkiego zbierać tak naprawdę. Powtarzam się chyba już. Już to chyba mówiłem. A mimo chcę zbierać, bo jestem zachłannym typem. Wyglądam jak Chińczyk, no. W sensie nie, że Chińczycy są zachłanni, ale wiecie, bardzo dużo pieniędzy mają. Bardzo dużą produkcję też mają. Dzieci zwłaszcza. Boże święty, co za rasistowskie uwagi. Przepraszam wszystkich, którzy są trochę koreańskiej, albo chińskiej, albo azjatyckiej innej urody. Dobra, tutaj puścimy. Weźmiemy ciebie. I proszę bardzo, jest bezpieczna. Ho. Czy ja zniszczę kolce na przykład w ten sposób? Nie zniszczę kolców. Nie podoba mi się ten efekt. Nie podoba mi się to. Ja mam już 26 minut odcinka, a to jest tutorial! Jezus Maria, cały odcinek spędzony w tutorialu. Matko jedyna. No i od upadku teraz jeszcze dostaliśmy obrażenia. Mamy 3 życia zawsze, z tego co widzę. Dobra, widzę, że już tam się... O, możemy kupić pudełko i mnie ciekawi... Co to pudełko robi? O. Co ja z niego dostałem? O, co to? Bumerang! O kurcze. Fajny bajer. Dobra, bumerang mi się podoba. A, nie mam lin. No właśnie, tak myślałem. No to wychodzi, że to jest aktywowane. Nie ma jakiejś ten, nie ma jakiejś... Dobra, wiecie co? Walę to. Nie będę może, chociaż... Dobra, walę to. Nie zbieram. Nie zbieram niczego. Kupuję po prostu wszystko jak leci. I sam lecę. Proszę bardzo, proszę bardzo. Będę zbierał minimalne ilości. Dobrze myślałem, zobaczcie teraz. Trzeba najpierw coś tam rzucić, żeby zdezaktywować pułapkę, na to wychodzi. Dobra, wejdźmy tutaj. Zniszczmy tą skrzynkę, weźmy całość tutaj. Zostawię tutaj bombę. Dzięki temu powinien móc wejść na górę, właśnie. I teraz tak, bierzemy damulkę. Wyprowadzamy ją. Nie dajemy się zabić nietoperzowi. No nie wierzę, no. Co za okrutna gra, no. To jest okropne. I to jest aż złośliwe, przepraszam bardzo. Ale zobaczcie, że w jakiś sposób te przedmioty nam się zachowują. Mimo, że kupuję je przed śmiercią, tak naprawdę. Dobra, chodźmy tutaj, bo będzie to odcinek 0. Oj, będzie to odcinek 0. Widzieliście, jak prawie dostałem jeszcze strzałę na sam koniec? W sensie, podoba mi się to.
Spelunki mi się już zaczyna podobać. Tylko no, muszę się mocno przyzwyczaić do sterowania. O, kupmy prezencik i zobaczmy, co będzie w nim. Co to jest? Jakiś jetpack. Czy ja wtedy... Czy ja w tym wypadku... O, ja cię sunę, ale super rzecz. Nie muszę kompletnie wtedy korzystać z tego. No właśnie z tego, co zacząłem używać na potęgę i z tego jeszcze innego. O, lin. Dobra, przejdźmy tutaj. Zostawię to w tym miejscu. Zniszczymy to, damy bombkę. Dzięki czemu wlecę tutaj, o! Jeszcze przesuniemy. Miotnęliśmy kobitą, jak nie wiem. Dobra. Teraz musi się udać, nie ma co mnie zabić. I możemy wyjść, Boże Święty, w końcu skończyłem tutorial. Do osoby, która znalazła ten dziennik. Mam nadzieję, że ci się przyda. Dobrze mi służył, ale już go nie potrzebuję. Schodzę do jaskiń i mam nadzieję, że robię to po raz ostatni. Nie wrócę, dopóki nie odnajdę wielkiego skarbu. Chyba, że można znaleźć tam jeszcze większe uciechy. Cóż, jest tylko jeden sposób, aby się o tym przekonać. Weź ten klucz, otworzysz nim wejście do kopalni. Pójdź w moje ślady, jeżeli się ośmielisz. Udanych łowów, Young. Okej, so it begins. Dostałem achievement. I otwierają nam się tutaj te drzwiczki. Jest otwarte. I możemy wejść do jaskini. I mamy jakiś znaczek. Ściany się przesuwają. The walls are moving. Okej, kopalnia 1-1. Całkiem fajnie. Dobra, zobaczmy. O, ja mamy jakieś te pajęczyny tutaj widzę. Które widzę w jakiś sposób... O Jezu, nie zauważyłem tego pająka. Tutaj tego widzę na górze. Dobra, jeden załatwiony. Chodź w tę stronę, chodź w tę stronę. Dobra, załatwiony kolejny. Tu nie mam po co wchodzić. Widzę. Kolejny pajączek na tym sobie siedzi. Jestem już nieprzyzwyczajony do modelu postaci, bo wcześniej poruszaliśmy się tym Youngiem całym. O Jezu, a tu jakiś szkielet jest. Zobaczcie jeszcze. Dobra, mam już koniec planszy tak naprawdę, ale... gdzie ja muszę się dostać jeszcze? Weźmy może linę. Żeby jednak się zawrócić nieco. Dajmy tutaj bombkę. No właśnie, czy ja miałem tutaj może jakiś ten... Au! Jest kamyczek. Jest kamyczek. Jest też bombka. O Jezus, to teraz mogło być ryzykowne, bo próbowałem skoczyć w stronę kolców. A. No właśnie, a ja się bałem, żeby nie wyjść w te kolce, a ja mogę... Dobra. O Jezus Maria, to aż tak mnie zabija? Koniec gry. Etap pierwszy. Pieniądze 3500. Czas... To są 2 minuty, 0,2 sekundy i 800... Okej, okay. 0 niewiast, 4 zabitych i ilość śmierci 1. Young miał rację, układ jaskini nieustannie się zmienia. Dobra, moi drodzy, myślę, że to był taki pierwszy odcinek. O, a co to? Jeszcze zobaczymy sobie to, wiecie?
A, czy to jest znowu tutorial? O nie, ja nie chcę tutorialu. Nie, nie, nie. Nie, dopiero co przyszedłem. Nie. Tak, chcę. Znaczy nie. Dziękuję. Podziękuję tutorialowi. Moi drodzy, myślę, że tak. Myślę, że to będzie taki odcinek, można powiedzieć, zerowy, taki odcinek zapoznawczy z grą. I z chęcią będę grał dalej z Spelunki. Podoba mi się, jak ono wygląda, tylko muszę naprawdę się przyzwyczaić. Ale co też myślę, mogę spróbować w przyszłym odcinku tego. Mam pada do gier. I jestem ciekaw, czy gdybym nagrywał na padzie, czy to by mi ułatwiło na przykład rozgrywkę. Zobaczymy. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was, wiecie co, wejdę po prostu, żeby była muzyczka. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzywie zależy mi najbardziej. I powiedzcie mi, jak wam się gra podoba. Czy mieliście okazję grać już kiedyś w Spelunki? Czy mieliście okazję oglądać? No i czy macie dla mnie jakieś rady, na przykład czego się bać, czego się nie bać? Czy coś muszę robić, czy czegoś nie muszę robić na przyszłość? Takie jakieś tam, ale nie spoilerujące, jeśli mogę prosić. I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.